Tytuł kursu: Kosztorysowanie w budownictwie, część druga. Moduł szósty: Przygotowanie i skompletowanie dokumentacji przetargowej. Temat: Przygotowanie i skompletowanie dokumentów ofertowych. Przed złożeniem oferty musimy skompletować szereg dokumentów, aby udowodnić, że spełniamy warunki udziału w przetargu. Dokumenty te możemy podzielić na dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Na planszy widzimy, jakie to dokumenty są niezbędne na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Widzimy tutaj punkt pierwszy. Wykaz zrealizowanych robót. W wykazie tym umieścić należy zrealizowane przez nas roboty budowlane, które to potwierdzają posiadane nasze doświadczenie. Do wykazu należy dołączyć referencje potwierdzające należyte i terminowe wykonanie robót. Punkt drugi. Wykaz narzędzi i wyposażenia. W tym wykazie podajemy narzędzia, sprzęt, który posiadamy i użyjemy do realizacji zamówienia. Punkt trzeci. Podajemy tutaj wykaz osób, które bezpośrednio uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, szczególnie zamawiających chce kierowników budów robót z podaniem ich uprawnień budowlanych. Punkt czwarty. Informacja z banku o naszej zdolności kredytowej. Nie jest tutaj wymagane wielkość naszych środków na koncie, lecz stwierdzenie banku, że mamy zdolności kredytowe. W punkcie piątym mamy polisę ubezpieczeniową. Nasza firma musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymaną polisę załączamy do oferty. Dobrze też jest załączyć dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej. Wśród dokumentów potwierdzających niepodleganiu niewykluczeniu widzimy. Punkt pierwszy. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Składając ten dokument, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania. Wykluczeniu podlegają m.in. wykonawcy, którzy zalegają z uiszczaniem podatków lub zostali skazani za niektóre przestępstwa. W punkcie drugim mamy odpis z KRS. Wykonawca startujący w przetargu nie może być w stanie likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Spółki prawa handlowego przedstawiają więc odpis z KRS, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stosowne oświadczenie. W punkcie trzecim widzimy zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS. Chcąc startować w przetargu, nie możemy zalegać z opłaceniem składek ZUS oraz podatków do Urzędu Skarbowego. Zaświadczenie takie uzyskujemy z Urzędu Skarbowego i ZUS i ważne jest 3 miesiące. W punkcie czwartym mamy zaświadczenie o niekaralności. Zamawiający żąda od nas informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności. PZP mówi, o jakiej niekaralności mówimy. Dokumenty przygotowane, kosztorys zrobiony, wadium wpłacone, oferta złożona. Teraz czekamy na otwarcie ofert. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, o których mówiliśmy, przygotowaniu kosztorysu ofertowego, wpłacie wadium, kompletujemy dokumenty, składamy u zamawiającego i czekamy na wyniki rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli skompletowaliśmy wszystkie dokumenty, o jakich mówiliśmy wyżej, nasza oferta nie zostanie odrzucona. A czy wygramy przetarg, będzie zależało od tego, jak wyceniliśmy roboty budowlane objęte przetargiem. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.